Czołem, retromaniacy. Przyszły dwie paczuchy. Ta jest nieco retro, ta nie. No ale nie uprzedzajmy, tylko popatrzmy, co tam w środku jest. Zacznijmy może od tej nie retro, ale ona jest potrzebna w codziennym użytkowaniu. Może lepiej będzie otworzyć za pomocą nożyczek. Co tutaj się dzieje? Krótkie cięcie. I wchodzimy do środka. Co to za dziwny twór? Nie no, trzeba jeszcze raz przesiąść. Mamy paragonik. Mamy zawartość, to jest, słuchajcie, zawartość, inaczej, opakowanie zastępcze, ale w środku mamy nowy produkt. A tymże produktem jest taka oto mysz komputerowa. No, zaklejona bardzo ładnie. Taką samą mysz posiadam i one są, słuchajcie, mega wygodne. Ergonomiczna, bardzo przyjemna, pięknie się rolka używa, albo jest wersja takiej, nie wiem czy słychać, chropowatej, albo wdusimy przycisk i mamy taką, która się kręci po zakręceniu długo, długo, długo. Tutaj mamy dwa przyciski, tutaj mamy, nie, w tej chyba nie ma. Nie ma. Tutaj mam dwa przyciski, tak. No i oczywiście lewy, prawy. Wiadomo, tutaj w środeczku mamy jeszcze radio w takiej wersji nano. No i fajnie, bo są baterie od razu. I one są naprawdę mega fajne, te myszki, także polecam. Bo rzecz naprawdę bardzo przyjemna. Ok, ale przejdźmy do naszej retro paczki. Retropaczki i to w dodatku z Chin ta retropaczka przyszła. Chińska retropaczka. Dwa elementy. Dwa takie same. Jeden wyszedł, drugi też. No i słuchajcie, cóż to takiego może być? Paczka mała, nie wydaje się, że jest to, co tam jest. Tada! Mamy tutaj, słuchajcie, taki bardzo prosty, zwykły joystick. O, on jest nawet na mikrostykach. No i fajnie, słuchajcie, najprostsza konstrukcja chyba jak tylko może być. Tak się prezentuje. Kabel dosyć długi, jak widać. Zaraz go jeszcze rozwiniemy. Ale widać, że nie jest jakiś tam bardzo krótki. Chociaż z chińskimi rzeczami to wiecie, często właśnie są bardzo krótkie, bo po co dłuższy, no nie? Dłuższy więcej kosztuje. Wtyczka amigowa, komodorowa, jak wolicie. No i co? I piękny joystick. Tu mamy drugi, identyczny. No nie będę go wyciągał, bo to jest dokładnie to samo. Ale joystick, słuchajcie, bardzo fajny. No tak działa. Dosyć tak, no trzeba mocno łapać za tą rączkę. Czuć po prostu ten ruch. Ale działa bardzo przyjemnie. Może dzisiaj zrobimy jakąś rozgrywkę. No, gameplaya nie będę raczej nagrywał, ale rozgrywkę jakąś sobie zrobimy, żeby sprawdzić po prostu, jak on się spisuje, ale wydaje mi się, że będzie super joystick do grania. Kurczę, retro, nowe, właśnie retro, także mega mi się to podoba. Mam nadzieję, że tak jak teraz mam uczucia, tak samo będą podczas gry, bo wydaje się mega super joystick. Kurczę, nie wiedziałem, że będzie taki fajny. Super, naprawdę fajna rzecz. A czekam jeszcze na inne elementy. Będę budował własne joysticki 2.
które będą pewnie działać podobnie. No bo ten działa, aż jestem zdziwiony, że tak fajnie. Okej. Okay. W takim razie, podsumowując, mamy dwa retro joysticki, nowe, ale retro joysticki i bezprzewodową mysz Logitecha, bardzo fajna, słuchajcie, żadna kryptoreklama, ale to jest M705 wersja i ona jest naprawdę fajna, a najfajniejsze jest to, no wyłącz się, najfajniejsze jest to, że tutaj baterie trzymają, słuchajcie, do 3 lat i to nie są mrzonki, one faktycznie do 3 lat potrafią trzymać, także to jest mega sprawa, człowiek zapomina po prostu, że wymienia się baterie w myszce. Dlatego kupiłem drugą taką samą, ponieważ poprzednia, co dosyć dziwne, w sumie lewy klawisz mi trochę szwankuje, bo trzeba było go po prostu wymienić, nie klawisz, tylko mikrostyk, bo trzeba było wymienić na inny. No ale w międzyczasie muszę mieć wersję zastępczą. No i fajne jest to, że przysiadam się na nową mysz, a jest dokładnie to samo, co miałem do tej pory, że tak powiem, używałem. Okej, to by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy. No i niespodzianka tutaj, pozdrawiam klasę 6D. Także pozdrowionka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.